Proszę Państwa, tuż przed śniadaniem siedziałem tam na schodkach, ułożyłem wiersz w moim zeszycie, proszę Państwa, i tutaj tym z Paryża, co przywiozłem. Ułożyłem wiersz, dedykuję go polskim Straży Granicznej, Policji i innym tam terytorialnym wojskom. Proszę Państwa, obrońcy wiary i granic. Kordonami na granicy stoją oczy skierowane na wschód. Hybrydowych ataków się nie boją. Z nimi naród polski i Bóg. Przed służbami tam żywe tarcze. Od miesięcy trwa prowokacja. Cele polityczno-gospodarcze. Władzy stanu ma być wyższa racja. Już za zasięg lecą kamienie. Kije, buty, po konserwach puszki. Docierają na polan ziemię. To taktyka z zabugu Batiuszki. A półksiężyc nie wie, co czyni. Myśmy poszli na odsiecz Wiedniowi. Już strzelają działkami wodnymi. Zgraja Łajstych znów atak ponowi. Nie skalają polskiego munduru. Obronimy się jak pod Legnicą. Tu nie będzie islamskiego guru. Muzułmanie niech na to nie liczą. Tu nie będzie też prawosławia. Ni komuny tak jak nazizmu. Przed narodem roboty jest kawał. Pól bitewnych już krwią nie użyźnią. Idźmy wraz z pospolitym ruszeniem, wraz ze strażą bronić granicy. Naszych granic jak wiary nie zmienią. Mossad, Moskal niech na to nie liczy. No i się raz w ogrodach klasztornych. No trochę tak sylabizowałem, bo dopiero przepisałem. Także proszę Państwa, trzeba być za strażą graniczną. Ja proszę Państwa, marzyłem kiedyś za komuny uciec. Też tam na statku się zostać, na promie Wilanów, jak na Sylwestra z Beatą byłem. Ale to były inne czasy i to nie była pojedyncza osoba. Ale nie to jak oni to robią, proszę Państwa. To jest, proszę Państwa, atak. Wy tego nie widzicie? Ja się dziwię, że tak późno reagują, proszę Państwa. Idźcie teraz, no, starajcie się o wizę, nie dostaniecie. Ja bym tam z chęcią pojechał z drugiej strony zrobić reportaż. Proszę Państwa, mi wiecie, że mi na to stać. Z tymi uchodźcami by tam był. Kart bym nabrał dużo SD i proszę Państwa, tylko żeby ładowarki, żeby mi pozwolili. Pozwolą? To jak na Donbasie, na Donbasie pozwolili. Chciałbym być tam teraz u Łukaszenki z drugiej strony tego i widzieć i to filmować od środka, od wewnątrz, tak jak to Bolek Wałęsa, Kundel mówił, że on poszedł, chciał komunę od środka rozwalić. Kurczę, Felek, prostak jeden. Także proszę Państwa, niech ten wiersz idzie w świat, jak się uda, to go jeszcze lepszy napiszę, albo ten wierszyk przepiszę na maszynie, żeby było lepiej. Znaczy na maszynie, gdzieś na komputerze, żebyście mogli lepiej przeczytać. Także, proszę Państwa, ja jestem patriotą polskim, mam polski paszport, ale proszę Państwa, ja walczę z władzą, z tymi skurczybykami, którzy, proszę Państwa, biorą mi i was, proszę Państwa, gnębią w urzędach, kurczę. Oni tam chcą pomoc humanitarną dawać, proszę Państwa. Ja tu bez pomocy żyję i radzę sobie. I nikogo nie interesuje, proszę Państwa. Czy mam buty, czy mam skarpetki, czy się wykąpię, czy coś. Hoka hej, się widziało Janusz Pijanka. Kończę, bo tam siostra jakaś idzie.